kiedy się zaczęła pandemia w ubiegłym roku i był początek kwietnia, czyli ta pandemia niecały miesiąc była już w Polsce oznajmiona nam. Pamiętam ładny, pogodny, słoneczny dzień i zaprosił nas ktoś z rodziny do ładnej miejscowości Piła na obiad. Myśmy się z żoną zastanawiali, czy tam jechać. To jest bardzo ważne, co teraz mówię. Czy tam jechać, dlatego że były te hasła zostań w domu. No i po prostu mieliśmy wątpliwości, to może nie wypada pojechać. Ale w końcu uznałem, że przecież jeżeli będę z żoną w samochodzie i jedziemy do konkretnych ludzi i od nich wracamy i wracamy do domu, no to przecież chyba można pojechać. No i tak uczyniliśmy. W trakcie jazdy żona moja siedziała na miejscu pasażera i czytała książkę. Ładny, błękitne niebo, słońce, południe. A ja tak kieruję i tak sobie myślę, cholera, dziwna sprawa, no pandemia. No. W życiu by człowiek nie pomyślał, że będę żył w pandemii. Że na świecie będzie pandemia. To takie egzotyczne się wydaje. Ale taka mi myśl przyszła, jak to? A do czego to doprowadzi? Czy to długo będzie trwało, czy to będzie trwało krótko? Co to w ogóle będzie? I wtedy skojarzyła mi się taka scena w głowie, że taki 10-12 lat chłopiec, skromnie ubrany, biegnie przez pole do gospodarza. Miałem wrażenie, że on biegnie, bo gospodarz mu da jakąś pracę. A to jest młody chłopiec. Mały chłopiec. Gospodarz mu da jakąś pracę i on za to dostanie garść cukierków, jak tą pracę wykona. Garść cukierków. Gdyby mi się to skojarzyło w latach 20. ubiegłego stulecia, to bym to zrozumiał. Jakie dziecko teraz był u gospodarza, chciało pracować za garść cukierków? To wyśmieliby tego gospodarza. Miałem też takie wrażenie, że ten chłopiec ma świadomość, że są komputery, że są samochody, że jest świat uprzemysłowiony. Ludzie żyją zamożnie, ale on w domu z rodzicami tego nie ma. Że jest biednie, ale tak naprawdę biednie. Nie mogłem tego zrozumieć, ta myśl, która mi przyszła. Ja mówię, nie, no to przecież jest nielogiczne. To może mieć sens, mogłoby mieć sens w latach 20. ubiegłego stulecia, nie teraz. Czyżby? To się nie stanie jednego dnia. To się nie stanie za miesiąc. Ale może świat idzie w tym kierunku. Musimy się zastanowić nad jedną kwestią. I niech to będzie moje przesłanie pod rozwagę. Bo im więcej mamy w życiu, im więcej posiadamy, tym więcej mamy pretensji do wszystkich o wszystko. Ja też taki jestem. Nie tylko państwo. Ja też. I wyobraźmy sobie, a może to jest tak, że świat, wpływowi ludzie na świecie, rządy, może pomyśleli w taki sposób. Mamy załamanie medyczne. Dużo społeczeństwa, zwłaszcza europejskiego, jest zestarzała. Sztucznie podtrzymujemy ich życie, ratując ich z wszelkich opresji, dopóki nie umrą. Jest zapaść służby zdrowia. Jest zapaść na wysypiskach śmieci. Generujemy potężne ilości śmieci. Zatruwamy środowisko. I mamy ciągle o wszystko pretensje. I może wielcy tego świata pomyśleli tak, to może nie poprawiajmy natury, może żyjmy skromniej, może budźmy się z naturą, że jeżeli ktoś ma 75 czy 85 lat, czy 92 lata i ciężko jest chory, to na siłę. Nie walczmy o niego, ponieważ natura sama, żeby to ująć pozytywnie, natura sama wie, co robić. Ja wiem, że wielu teraz oglądających mnie może pomyśleć, co ten Jackowski mówi.
To nie jest tak. To jest... Musimy sobie uświadomić, że jest nas, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo roszczeniowi względem natury i świata. Bardzo egoistyczni i bardzo bezwzględni. Oczywiście poza tym każdy z nas powie, że ceni i kocha naturę. I każdy z nas pusto powie, pusto, bo to są puste słowa. Dbajmy o naturę. A tak naprawdę musimy zrozumieć, że nawet ta pandemia, może to jest kichnięcie na nas natury i może to użyć takimi słowami: robaczki, ja natura, tylko na was kichnęłam. I ile chaosu się w waszym niby to wielkim, ale dziwnym świadku egoistycznym zadziało. A to jest tylko kichnięcie. A mam na was podmuchać parę razy? Po norach się będziecie chować i zagubicie się w tej swojej jakobyż wielkiej cywilizacji. Znaczymy tyle, ile w nas siły i zdrowia. Jeżeli tego nam zaczyna brakować, nie znaczymy nic. Więc oczekujmy zdrowia i życia, żyjąc. A jeżeli przy okazji przydarzy nam się coś jeszcze więcej, to bądźmy bardzo wdzięczni życiu, że to mamy, a nie roszczeniowi. Nie to, że żądamy, że musimy, że każdy rok musi dać nam więcej. Mówimy najczęściej o materializmie. To jest ten czas, w którym musimy w swoich głowach zrobić pewne przewartościowanie. Ono nam nie po drodze trochę z naszym myśleniem, ale chyba czas na to przewartościowanie.